Dzień dobry. Temat dzisiejszej lekcji: działania na rzecz odbudowania równowagi ekologicznej. Dziś do zrealizowania cztery cele lekcji. Po pierwsze, dowiesz się, jakie są podejmowane działania w ramach zrównoważonego rozwoju. Po drugie, poznasz sposoby i strategie ochrony przyrody. Po trzecie, dowiesz się, jakie są organizacje działające na rzecz ochrony środowiska. I po czwarte, zastanowisz się, jak można działać na rzecz ochrony środowiska. Na początek warto wyjść od terminu, czyli sozologia, czyli mówiąc inaczej, nauka o ochronie środowiska. Termin sozologia został wprowadzony w 1965 roku przez polskiego geologa, czyli pana Goetla. Sama sozologia zajmuje się zabezpieczaniem przed degradacją zasobów przyrody, ale też racjonalnym ich gospodarowaniem, po to, aby można było trwale użytkować ich zasoby. Jeśli chodzi o sam sposób ochrony środowiska, możemy oczywiście wskazywać kilka, bądź nawet kilkanaście różnego rodzaju działań. Na początek chciałbym tylko tak bardzo ogólnie zarysować, że sam sposób ochrony środowiska może polegać między innymi na takim racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu jego zasobami zgodnie wspomnianą wcześniej przeze mnie zasadą zrównoważonego rozwoju. Drugim sposobem może być przeciwdziałanie oczywiście zanieczyszczeniom. Trzeci sposób to chociażby utrzymanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego. I czwarty taki przykład to może być recykling, czyli oczywiście segregowanie odpadów w celu ich ponownego użycia. Jeśli chodzi o międzynarodowe inicjatywy, które były bądź są nadal podejmowane w zakresie ochrony środowiska, warto rozpocząć od działań, które miały miejsce w latach 60. XX wieku. Mam tutaj na myśli rok 1969, ponieważ wtedy ukazał się ważny dokument, czyli raport sekretarza generalnego ONZ, Utranta, pod tytułem Człowiek i jego środowisko. I wtedy tak naprawdę po raz pierwszy poważnie zwrócono uwagę całego świata na globalne zagrożenia związane z degradacją środowiska. Dwa lata później, w 1971 roku, miała miejsce konwencja ramsarska o ochronie obszarów wodno-błotnych stanowiących środowisko życia dla ptaków. Kolejnym ważnym wydarzeniem jest rok 1973. Wtedy ustanowiono konwencję waszyngtońską, która w dużym stopniu ograniczała handel niektórymi gatunkami zarówno roślin, jak i zwierząt. Niezwykle ważne wydarzenie miało miejsce w roku 1972, ponieważ wtedy odbyła się konferencja sztokholmska, na której ustalono m.in. plan działania na rzecz ochrony środowiska oraz, i tutaj bardzo ważna kwestia, powołano program Narodów Zjednoczonych na rzecz ochrony środowiska, czyli tak zwany UNEP. I w tym samym roku pojawił się także raport Klubu Rzymskiego Granice Wzrostu, w którym między innymi opisano różnego rodzaju prognozy demograficzne, ale też problemy energetyczne zarówno świata, jak i krajów, szczególnie tych słabo rozwiniętych. 5 lat później, czyli w roku 1977, miało miejsce ważne wydarzenie, ponieważ wtedy została utworzona lista Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, na mocy której no, do dziś chronione są bardzo ważne obiekty przyrodnicze i kulturowe. Także w Polsce kilkanaście takich obiektów się znajduje.
Z ważnych wydarzeń, które jeszcze miały miejsce i które jeszcze dotyczą międzynarodowych inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, chciałbym zwrócić uwagę na rok 1987, ponieważ wtedy zostaje podpisany tak zwany protokół montrealski. I to jest takie międzynarodowe porozumienie, które dotyczyło podjęcia różnego rodzaju działań w zakresie przeciwdziałania dziurze ozonowej. Na poprzednich zajęciach wspominałem coś więcej na temat samej dziury ozonowej. Działania, jak widzicie, takie prawne zostały poczynione już pod koniec lat 80. XX wieku. Niezwykle istotne zdarzenie ma miejsce w roku 1992, ponieważ wtedy w Rio de Janeiro, w Brazylii, zostaje zwołany szczyt Ziemi, na którym zostaje podpisana m.in. konwencja o różnorodności biologicznej, ale też tak zwana Agenda 21. I to jest dokument, który zawiera zasady zrównoważonego rozwoju, ale też różnego rodzaju zalecenia dotyczące ich wprowadzania. Tyle, że są one adresowane szczególnie do władz państwowych, ale też do różnego rodzaju organizacji i społeczności. W ostatnich latach bardzo często w wielu wystąpieniach polityków odwołują się oni do roku 1997, ponieważ wtedy został podpisany protokół z Kioto, który jest takim międzynarodowym porozumieniem w sprawie przeciwdziałania głównie globalnemu ociepleniu. No i między innymi on wprowadzał różnego rodzaju mechanizmy, które miały za zadanie ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Ten protokół z Kioto, który wszedł w życie dopiero w roku 2005, przewidywał między innymi redukcję emisji gazów cieplarnianych przez kraje wysoko uprzemysłowione nawet o około 7% w stosunku do roku 1990. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że ten protokół z Kioto nie został podpisany przez między innymi jednego z takich największych producentów, jeśli można takiego terminu użyć, gazów cieplarnianych, czyli przez Stany Zjednoczone. 10 lat później, po roku 1992, czyli po tym szczycie w Rio de Janeiro, odbył się kolejny szczyt, czyli szczyt Ziemi w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. No i tutaj celem tego szczytu była ocena realizacji postanowień, które zostały zawarte w tak zwanej Agendzie 21. No i jeszcze dwa ważne takie wydarzenia, czyli między innymi rok 2009. Wtedy został zwołany w Kopenhadze tak zwany szczyt klimatyczny w sprawie globalnego ocieplenia. I w roku 2013 odbyła się konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Uwaga, uwaga, właśnie w Warszawie. I z takich ważniejszych wydarzeń tutaj chciałbym postawić na tę chwilę przecinek. Chciałbym się teraz skupić nieco bardziej na odwołaniu do tak zwanych strategii ochrony środowiska, dlatego że te strategie możemy podzielić na takie trzy zasadnicze kategorie. Po pierwsze, może być tak zwana strategia zachowawcza, która obejmuje takie przedsięwzięcia, które zmierzają głównie do zachowania środowiska w stanie naturalnym. No i tutaj są różnego rodzaju normy, jakieś nakazy, zakazy, różnego rodzaju prawne elementy dotyczące form ochrony przyrody. Druga strategia to jest tak zwana strategia technologiczna i ona polega na podejmowaniu takich przedsięwzięć, które mają za cel ochronę środowiska przed na przykład jakimiś szkodliwymi substancjami, poprzez chociażby budowę oczyszczalni ścieków albo na przykład montowanie różnego rodzaju filtrów na słupach na przykład elektrowni cieplnych. No i trzecia strategia to jest strategia planistyczna, która obejmuje różnego rodzaju działania proekologiczne.
które polegają na racjonalnej ochronie, no i takim świadomym, bardzo, bardzo świadomym kształtowaniu środowiska przez no, takie bardzo, bardzo minimalne oddziaływanie człowieka na jego środowisko przyrodnicze. Oczywiście na polu międzynarodowym istnieje mnóstwo różnego rodzaju organizacji, które działają na rzecz ochrony środowiska. Ja dzisiaj chciałbym taką krótką Waszą uwagę skoncentrować na trzech organizacjach. Po pierwsze, to jest oczywiście Greenpeace, która zajmuje się organizowaniem różnego rodzaju kampanii edukacyjnych, pokojowych protestów, happeningów, które mają głównie na celu zmianę świadomości ekologicznej ludzi. Drugą taką organizacją może być Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, czyli WWF, która z kolei podejmuje głównie inicjatywy na rzecz ochrony rzek, lasów, ale też różnego rodzaju gatunków zagrożonych wyginięciem. I trzecia taka organizacja to może być na przykład Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, która zajmuje się głównie prowadzeniem badań naukowych, a wyniki tych badań wykorzystywane są głównie do opracowywania prawa w zakresie ochrony przyrody. I zanim przejdziemy na polskie podwórko, chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną taką fajną inicjatywę, to jest taka międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony przyrody. Jest nią tak zwany program UNESCO, Człowiek i Biosfera. Z angielskiego w skrócie to będzie MAB, czyli Man and Biosphere, który głównie zakłada promowanie takich bardzo zrównoważonych relacji pomiędzy człowiekiem a przyrodą, a zadanie polega na tworzeniu rezerwatów biosfery. No i tutaj warto wspomnieć, że w 2015 roku na świecie istniało już ponad 650 rezerwatów biosfery na terenie 120 krajów. Najwięcej oczywiście w Stanach Zjednoczonych, ale też uwaga w Meksyku, Hiszpanii czy Rosji. Jeśli chodzi o międzynarodowe formy ochrony przyrody, warto tutaj właśnie odwołać się do takich kilku kategorii, które zostały ustanowione przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody. No i tutaj na przykład w kategorii pierwszej A odnajdziemy ścisły rezerwat przyrody, którego celem ochrony jest głównie wątek naukowy. W drugiej kategorii, czyli w kategorii 1b, znajdziemy obszar dzikiej przyrody. No i tutaj chronione są naturalne ekosystemy. Następna kategoria to kategoria druga i tutaj odnajdziemy park narodowy, gdzie celem ochrony są ekosystemy, ale też m.in. edukacja, rekreacja. W trzeciej kategorii odnajdziemy pomnik przyrody. No i tutaj chronione będą pojedyncze, stosunkowo cenne obiekty przyrodnicze. Czwarta kategoria to obszar ochrony siedliskowej i gatunkowej. No i tutaj oczywiście chronione będą różne siedliska zwierząt. W piątej kategorii odnajdziemy obszar chronionego krajobrazu. No i tutaj za cel stawia się głównie zachowanie tradycyjnego krajobrazu. No i ostatnia, szósta kategoria, czyli obszar chroniony o użytkowanych zasobach. No i tutaj ponownie będzie celem ochrony zrównoważone użytkowanie różnego rodzaju ekosystemów. Jak ochrona przyrody wygląda w Polsce? No w Polsce takim najważniejszym dokumentem jest ustawa z 27 kwietnia 2001 roku pod hasłem Prawo ochrony przyrody.
No i tutaj warto oczywiście wspomnieć, że do takiej zasadniczej ochrony środowiska zobowiązany jest każdy z nas, ale wiadomo, że instytucje państwowe powołują różnego rodzaju, no właśnie takie typowe instytucje albo organizacje o zasięgu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym. W Polsce oczywiście taką najważniejszą instytucją jest Ministerstwo Środowiska. Warto pamiętać o tym, że taką kontrolą przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska zajmuje się Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ale też Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska. Z kolei Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje różnego rodzaju inwestycje, dzięki którym no, te polskie standardy ochrony środowiska mają być dostosowywane do wymogów Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o formy ochrony przyrody, które występują w Polsce, jest ich rzeczywiście kilka. No, taką najbardziej znaną formą ochrony przyrody jest oczywiście Park Narodowy. W Polsce są to duże obszary, powyżej 1000 hektarów. Jest ich łącznie 23. No i zajmują łącznie nieco ponad 1% całego terytorium kraju. Drugą formą ochrony przyrody może być park krajobrazowy. To jest obszar stosunkowo wartościowy ze względu na zarówno krajobraz, jak i przyrodę, ale jego ochrona prawna nie jest tak ścisła jak w parku narodowym. Tutaj dopuszcza się pewną działalność człowieka, na przykład taką działalność rolniczą. No i w Polsce tych parków jest ponad 120. Kolejną formą ochrony przyrody może być rezerwat przyrody. To jest taki niewielki obszar wyodrębniony ze względu na ochronę jednego na ogół elementu środowiska, czyli może być rezerwat na przykład wodny, rezerwat zwierzęcy, leśny. I takich rezerwatów w Polsce jest około 1500. Kolejną formą ochrony przyrody może być pomnik przyrody. No i to jest taka forma ochrony indywidualnej, która odnosi się do jakiegoś konkretnego obiektu przyrodniczego. Innym elementem może być ochrona gatunkowa, czyli taka też indywidualna forma ochrony przyrody, która obejmuje konkretne gatunki roślin. Na przykład w Polsce to może być brzoza karłowata, to może być limba, kosodrzewina. Jeśli chodzi o roślinki, jeśli chodzi o zwierzęta, to może być na przykład żubr, niedźwiedź brunatny czy chociażby świstak. Jeśli chodzi o inne jeszcze prawne formy ochrony przyrody, no występuje m.in. obszar krajobrazu chronionego. To jest teren chroniony o największej powierzchni, który może obejmować na przykład, nie wiem, całą dolinę, całą kotlinę. Może łączyć też ze sobą inne obszary chronione, na przykład parki narodowe czy też parki krajobrazowe. No i właśnie te obszary w Polsce zajmują no nawet powyżej około 20% powierzchni kraju. Z innych takich form ochrony przyrody warto jeszcze zwrócić uwagę m.in. na tak zwane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne czy też na tak zwany użytek ekologiczny. Warto też oczywiście pamiętać, że tak, oprócz takich form ochrony ustanawianych przez władze krajowe, mamy też w Polsce obszary, które są chronione w ramach takich międzynarodowych programów ekologicznych. Myślę, że na pewno każdy z Was słyszał o programie Natura 2000, czyli programie Unii Europejskiej, który ma na celu stworzenie takiego wspólnego europejskiego systemu ochrony środowiska. No i w Polsce obejmuje już nawet ponad 1000 różnego rodzaju obszarów. I w zasadzie z takich najważniejszych prawnych, zarówno polskich, jak i międzynarodowych aspektów, chyba tyle. Na koniec chciałbym jeszcze zachęcić Was, oczywiście w wolnej chwili,
do, no być może prześledzenia ciekawych, według mnie oczywiście, filmów o tematyce dotyczącej ochrony środowiska. Takim filmem może być film m.in. z 2006 roku pod tytułem Niewygodna Prawda. To jest taki amerykański film dokumentalny o zmianach klimatycznych na Ziemi, szczególnie dotyczy globalnego ocieplenia. W reżyserii Davisa Guggenheima. Innym filmem może być na przykład Kapitan Planeta i Planetarianie. To jest animowany serial telewizyjny Teda Turnera. Jeszcze inny film, który mogę Wam zaproponować, to na przykład film stosunkowo już nie tak nowy, bo z roku 92, ale wart zobaczenia, czyli Dolina Paproci. No i oczywiście Avatar, czyli film ukazujący konflikt pomiędzy naturą a technologią. I chciałbym na koniec, żebyście oczywiście sami zastanowili się nad tym, jak można dbać jeszcze dodatkowo o ochronę przyrody, jak można gospodarować zarówno na przykład odpadami, jak można dodatkowo segregować, jak można utylizować śmieci, jak można ograniczać emisję spalin i prowadzić różnego rodzaju inne działania, które mają za cel ochronę środowiska przyrodniczego. I z taką myślą oczywiście Was zostawiam. Zastanówcie się bardzo, bardzo Was proszę nad działaniami człowieka, które bezpośrednio chronią środowisko przyrodnicze. Na dzisiaj to byłoby tyle. Do usłyszenia niedługo.